Słyszałam, że kilka linii lotniczych, oprócz bagażu, zamierza ważyć pasażerów. Powiem ci szczerze, że od premiery filmu Miś minęło 40 lat, ale rzeczywiście, parafrazując klasyka, każdy kilogram obywatela z wyższym wykształceniem, szczególnym dobrem narodu. Też mi się to obiło o uszy i przyznam szczerze, że nie jest to chyba nic nowego. Można powiedzieć, że chyba chodzi tak naprawdę o spalanie paliwa, bo jeżeli by w samolocie wsiadło, tu kolejnego autora parafrazując, 100 grubasów, no to wtedy rzeczywiście to spalanie chyba byłoby dwa razy większe, niż gdyby wsiadło do tego samolotu 100 chudasów. Czyli waga to dana osobowa? No można byłoby powiedzieć, że z jednej strony tak, chociaż dokładnie czytając przepis RODO, definicję, która jest w RODO, to dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, zwanej osobą, której dane dotyczą. A możliwa jest do zidentyfikowania osoba fizyczna to taka, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, co oczywiste, numer identyfikacyjny, no to na przykład taki numer PESEL, którym przecież często się posługujemy, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, no to też już wiadomo, często o tym mówimy, o adresach mailowych, zresztą na pewno jedna z naszych rozmów tego będzie również dotyczyć. No ale również jeden lub kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. No, a jeżeli mówimy o wadze, no to gdyby ona była słuszna, no to będzie to po pierwsze dana dotycząca tożsamości fizycznej, ale i ekonomiczne, no bo jak pojadł, to znaczy, że stać go było na to pojedzenie. Okej, ale dla kobiet, wiadomo, że dla kobiet waga jest daną wrażliwą. I czy będę mogła na przykład odmówić takiego ważenia? Bardzo dobrze, że powiedziałeś, że daną wrażliwą, ponieważ no, jak pamiętasz, pod rządami RODO mówimy o szczególnej kategorii danych, ale dana wrażliwa tak, rzeczywiście dla kobiet dana wrażliwa, waga jest daną wrażliwą. Może moglibyśmy jakby sugerować, znowu patrząc na przepis prawa, a propos właśnie tych szczególnych kategorii, to artykuł 9 dla przypomnienia, który mówi o tym, że zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby. Zatem znowu jakby sama waga nie została literalnie wymieniona w tym przepisie, no ale dane dotyczące zdrowia, ewidentnie osoby z ogromną nadwagą, no nie są idealnie zdrowe, więc już też można byłoby domniemywać, że w tym wypadku waga będzie stanowiła szczególną kategorię danych. Natomiast z punktu widzenia samej wrażliwości, to oczywiście nawet jeżeli linie lotnicze wpadną na pomysł, żeby ważyć pasażerów, to będzie się to odbywało w taki sposób, żeby na wielkim wyświetlaczu waga nie pojawiała się w stronę kolejki, tylko w stronę osoby ważącej. Podobnie jak ma to miejsce z bagażami, zatem nie wydaje mi się, żeby tu w jakiś sposób dochodziło do próby ośmieszania. Tak, to było generalnie rzeczywiście w tym artykule, który czytałam, było dokładnie wskazane, że w momencie, kiedy wchodzi się na tą wagę, nie widać wyników ważenia, widzi to tylko ta osoba, która siedzi gdzieś tam za pulpitem i usadza pasażerów w samolocie. Tak, ale pewnie po przekroczeniu pewnej wagi jakiś zaczyna pikać. Tak, albo lampa na czerwono zacznie błyskać, albo będzie rozlegał się dzwonek. A wiesz co było najfajniejsze? Że każdy pasażer, który wchodził na wagę, pozwolił się ważyć, to akurat było w jakichś liniach chyba w Dubaju, dostawał cukierka. Aha, czyli jak był za chudy, dostawał cukierka. To za gruby też. Myślałem, że mu zabierali cukierka. Natomiast jeżeli chodzi o tą przesłankę legalności, to tu musimy pamiętać, że
No, jakby tej, nikt nie będzie prosił nas o wyrażenie zgody na ważenie. Tak naprawdę będzie to kwestia umowy, którą zawieramy z przewoźnikiem. I jeżeli nie pasuje nam ta umowa, czyli nie chcemy dać się zważyć, no to po prostu nie polecimy. Lecimy. Dokładnie. Z drugiej jednak strony, jeżeli ten pomysł się przyjmie, to może się okazać, że za ciosem pójdą taksówkarze, autobusy, czyli inni przewoźnicy. I kto będzie cięższy, ten będzie więcej płacił. Boję się o jedną rzecz, też boję się o wzrost, bo zaraz się okaże, że wysokie osoby będą płaciły więcej, będą dla nich specjalne miejsca na nogi, żeby mogli po prostu sobie wygodniej usiąść. Także mimo, że staramy się w jakiś sposób już twierdzić, że wszyscy jesteśmy tacy sami, że nie różnimy się niczym, no to jednak chyba znowu zaczynają nas dzielić chociażby na wagę, za chwilę na wzrost, potem się okaże, że na długość włosów albo nie wiadomo na co jeszcze. No ale już szkoda rozmawiać o tej wadze. Idziemy na kawę.